Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus udziela swojego błogosławieństwa każdemu, kto będzie postępował wedle prostej zasady. Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Zasada ta uczy nas właściwej perspektywy. Społeczeństwo, w którym żyjemy, jest zhierarchizowane. Także sam Kościół posiada strukturę hierarchiczną. Ważne, abyśmy pamiętali o tej zasadzie, którą dziś daje nam Jezus. Każdy z nas ma swoje, wyznaczone mu przez Boga miejsce, zarówno w strukturze społecznej, jak i w Kościele. Wyznaczenie miejsc i zadań należy wyłącznie do Boga, a nie do nas. Ważne, abyśmy się nie wynosili ponad innych. Jeśli Bóg ustanowił nas przełożonymi, postawił nas wyżej od innych. Ale pamiętajmy na słowa, że komu więcej dano, od tego też więcej się wymagać będzie. Dzisiaj nauka płynąca z tego fragmentu Ewangelii jest nadal aktualna. Zresztą Słowo Boże nigdy się nie deaktualizuje. Diabeł kusi ludzi w różne sposoby, albo do nieposłuszeństwa wobec przełożonych wprost, albo nieposłuszeństwa utajonego, które przejawia się wewnętrzną postawą negacji tego, co mówią przełożeni. Jeśli dom jest wewnętrznie skłócony, z pewnością runie. Trwajmy w jedności Kościoła, którą gwarantuje posłuszeństwo naszym przełożonym. Słuchajmy tego, czego nauczają i starajmy się zobaczyć w tym wolę i działanie samego Boga.